Was bedeuten das, proszę Państwa. Co to znaczy? O co w tym wszystkim chodzi? Mówię to a propos olbrzymich protestów rolników w całej Europie. I teraz powiem tak od razu. Jestem euroentuzjastą, jestem zwolennikiem silnej, federalnej Europy, bo tylko taka będzie w stanie jakoś konkurować z potęgami takimi jak Stany, Indie czy Chiny. Świat się regionalizuje, globalizuje. Nie mogę zrozumieć polityki wobec rolnictwa. Zakrawa mi ona na obłęd albo jakieś zaczadzenie ideologiczne i to się może bardzo źle skończyć. Ja czytam, że Unia właśnie zawiera, no to oczywiście tylko jako Unia, bo tego typu umowę związaną ze zniesieniem ceł może znieść tylko Unia jako całość, zawiera umowę z Mercosur. Mercosur to jest grupa, sojusz gospodarczy państw Ameryki Południowej, Argentyna, Urugwaj, Brazylia i teraz powiem tak, o co chodzi? O import produktów rolnych do Unii. Jeśli ktoś cokolwiek wie o temacie, Argentyna, Brazylia, Urugwaj, to są najwięksi producenci soja, pszenica, ale też wołowina, mięsko. Co z tego wynika? Naszym rolnikom tu w Unii postawione zostały wymogi. Owszem, mamy oczywiście wsparcie, wspólną politykę rolną, ale bardzo surowe wymogi. Konsumenckie, jakości wyrobów, nieużywania pestycydów czy nadmiaru, odłogowania części gruntu i uwaga, no wymogi związane z Fit for 55, czyli wymogi emisyjne i klimatyczne. Ja mogę jeszcze zrozumieć, że Holendrzy ograniczają hodowlę, nie wiem, trzody czy bydła z uwagi na emisję azotanów, tak, bo to jest tam do ich gleby zatruwają. Ale uwaga, spójrzcie, wyprowadzając produkcję rolną, bo to by faktycznie znaczyło do Urugwaju, Argentyny, Brazylii, czy nie będzie tak, że pierdzące krówki, nawozy sztuczne, etc. sprawią, że emisja azotanów, emisja CO2, metanu z odbytnic krowich będzie dokładnie taka sama albo większa jak tu w Unii Europejskiej, a wydaje mi się, że takie emisje mają znaczenie tylko globalnie. Jeżeli Unia całkowicie wyrzeknie się pewnego rodzaju produkcji, ale będą to z powodzeniem robić Argentyna, Brazylia i Chiny, dla światowego klimatu nic nie zmieni. Co więcej, stateczki, którymi trzeba przefrachtować te płody rolne do Unii, na razie z tego co wiem są opalane mazutem i mają niesamowitą wprost emisję. Nasze niesłychanie surowe wymogi konsumenckie, środowiskowe, klimatyczne. Kto w Argentynie, czy w Brazylii, czy w Urugwaju będzie ich przestrzegał? Kto sprawdzi, czy one są przestrzegane? Aha, uwaga, celowo nie mówię o Ukrainie. Ukrainę musimy, jeśli przetrwa, mamy obowiązek przyjąć i nie będę tłumaczyć dlaczego. Polski by też nie przyjęto. Pamiętam interesy duńskich hodowców malin, etc. Mówię konkretnie o umowie z Mercosur i mówię o stawianiu wymogów związanych z emisją CO2, metanu europejskim rolnikom, które mogą wykończyć rolnictwo. A w skali światowej niczego nie zmienią. I ja wam powiem, nie rozumiem i verstehe nicht, dlaczego? Przecież tam w komisji, w Europarlamencie są nie tylko, nie pieprzmy o lewakach czy zielonych. Jest cała masa konserwatystów, jakichś umiarkowanych różnego rodzaju liberałów, chadeków, a jednak ten ogólny kierunek jest takim kierunkiem, jaki kiedyś przyjęły Stany Zjednoczone, kiedy Chiny zaczynały się błyskawicznie rozwijać. Stany wyprowadziły całą masę przemysłu ciężkiego, huty, stalownie, z tak zwanego Midwestu do Chin, w części do Meksyku, zdezindustrializowały ogromną część kraju. I co się okazuje? Nie wszyscy mogą zostać informatykami, notariuszami, wykładowcami. Tak naprawdę znacznej części tych dawnych pracowników hut, stalowni, zakładów samochodowych zaproponowano pracę w Walmartcie i tak zwanych usługach sprzedaży i jest to praca absolutnie substandardowa, kończy się brakiem środków na emeryturę i kończy się dorabianie sobie po 70. Była prorocza więc wręcz książka Michela Ulbecka, Serotonina. Przypomnijcie sobie, przyjaciel głównego bohatera był takim rolnikiem, który właśnie chciał prowadzić ekologiczne, rodzinne gospodarstwo, wyróżniać na tym tle i w momencie, kiedy Unia zawarła kolejną umowę właśnie z Mercosur i cała Francja miała zostać zalana tanim absolutnie żarciem z Argentyny, Urugwaju i Brazylii, rzucił się ze strzelbą, przypomnijcie sobie, na bark. Przecież kurwa, excuse, przecież to było absolutnie prorocze. Tak jak Ulbeck był prorokiem co do żółtych kamizelek, był prorokiem co do tego, co się dzieje. I ja powiem, że tu rozumiem pana Marcina Paladę. Jeżeli chodzi o tego typu działania, jak związane z rolnictwem i w jakiejś mierze z przemysłem Fit for 55, czyżby Unia popełniała jakieś przedziwne samobójstwo z nieznanych przyczyn, z powodu jakiegoś zaczadzenia ideologicznego części swoich przywódców? Nie rozumiem. Skończyć to się może fatalnie. Zniszczeniem rolnictwa tu, dezindustrializacją Unii w jakiejś mierze. I teraz powiedzcie, czy kiedy Rosjanie nas napadną, napadną na Estonię, Finlandię, czy naprawdę, kurwa, będziemy się zastanawiać, czy nasze czołgi są emisyjne, czy będziemy się zastanawiać, czy produkcja stali, amunicji zatruwa tlenkami azotu? No tak, większość materiałów wybuchowych zawiera grupy nitrowe. No przecież to obłęd, jest samobójstwo jakieś. Tego nie rozumiem. Ale powtarzam, dum repeto, jestem euroentuzjastą,
I idea tego, że umrę kiedyś jako obywatel federalnej Europy silnej, silnej cały czas swoją taką miękką siłą, konkurencyjnej w stosunku do Chin i w stosunku do Stanów Zjednoczonych, chociaż to się zaczyna robić w aspekcie przemysłu, coraz mniej prawdopodobne, to jest moje marzenie. Natomiast ja nie rozumiem, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. W obliczu tych po prostu czysto racjonalnych argumentów, które podałem. Ramen, proszę państwa.